Cześć, 28 zadanie z drugiego arkusza z książki Teraz matura z poziomu podstawowego. 28 zdanie jest następujące. W okrąg o promieniu dwa pierwiastki z pięciu, czyli ja tu mam jakieś kółko, tu jest oczywiście środek, dwa pierwiastki z pięciu, no i tu jest dwa pierwiastki z pięciu. Tak? Wpisano trójkąt prostokątny. I właśnie dlaczego ja tutaj to dopisuję i dlaczego uważam, że tu jest średnica? Musicie sobie to zawsze zapamiętać, dość często się po to pojawia na maturach. Jeżeli w kółku jest wpisany trójkąt prostokątny, to jest on zawsze zbudowany na średnicy. Albo każdy trójkąt zbudowany na średnicy jest trójkątem prostokątnym. Tu jest kąt prosty, tylko beznadziejnie narysowany. O. Jasne? No. Którego jedna przy prostokątna jest dwa razy dłuższa od drugiej. To znaczy, że to jest x, a tu jest 2x. Oblicz długość krótszej przy prostokątnej, czyli x. Co my tu zastosujemy? No oczywiście Pitagorasa, tak? Pierwsza przy prostokątna do kwadratu, a więc x kwadrat. Druga przy prostokątna do kwadratu, a więc 2x kwadrat. Równa się przeciw prostokątna do kwadratu. Przeciw prostokątna to jest średnica. Skoro promień jest 2 pierwiastki z 5, to średnica jest 4 pierwiastki z 5, bo 2 pierwiastki z 5 plus 2 pierwiastki z 5 to są 4 pierwiastki z 5, no i to oczywiście też podnosimy do kwadratu. X kwadrat plus 2x do kwadratu to jest 4x kwadrat plus x kwadrat, więc tu wyjdzie 5x kwadrat. Natomiast tutaj wyjdzie 4 do kwadratu to jest 16, pierwiastek z 5 do kwadratu to jest 5, 16 razy 5, 80. Nie pierwiastkujemy, tylko dzielimy przez 5, czyli przez to, co stoi przy niewiadomej, a więc x kwadrat równa się 80 przez 5 to jest 16, pierwiastkujemy, a więc x równa się 4. Oczywiście lub minus 4, ale odległość nie może być ujemna, więc zostaje tylko czwórka. Koniec. Pitagoras. Ale żeby zrobić tego Pitagorasa, trzeba było właśnie wiedzieć o tym, że jeżeli trójkąt jest w kółku i jest to trójkąt prostokątny, to przeciwprostokątna jest średnicą. No, tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę. Mile widziane. Na razie. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.